Witam serdecznie. Zachęcam Państwa, a w szczególności rodziców i uczniów klas szóstych, do zapoznania się z materiałem, w którym prezentujemy, na czym polega nauczanie dwujęzyczne, realizowane w klasach siódmych i ósmych. Ten sposób kształcenia był przez wiele lat stosowany w gimnazjum nr 13 w Częstochowie. Nauczyciele starali się wykorzystywać język obcy, przede wszystkim angielski, w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących. W 13 nauczanie dwujęzyczne realizowane jest podczas nauki, informatyki i chemii. Uczniowie poznają nie tylko słownictwo z różnych dziedzin wiedzy, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk, a co za tym idzie, zyskuje szersze perspektywy poznawcze. W klasie dwujęzycznej uczniowie mają możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie z bogatym zasobem specjalistycznego słownictwa. Sam uczę się w takiej klasie. Proszę mi wierzyć, taka forma nauki języków obcych pozwala na rozszerzenie kompetencji językowych. Jak to wygląda w praktyce? Zapraszamy, zobaczcie Państwo sami. Co daje nauczanie dwujęzyczne? Same plusy. Uczniowie klas dwujęzycznych doskonale radzą sobie w szkołach średnich. Poznają słownictwo, które jest później przydatne podczas kontaktów międzynarodowych. Umożliwia nam zdobycie praktycznych umiejętności językowych. Uczy umiejętności pracy w grupach i wytrwałości w dążeniu do celu. Dwujęzyczność jest dla tych, którzy chcą w życiu coś osiągnąć. Warto jest stawiać na naukę języków obcych, bo to się po prostu opłaca. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych nauką w klasie dwujęzycznej i trzymam kciuki, abyście się do niej dostali.